Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Laudetur Jezus Chrystus. Kontynuujemy lekturę książki Święta Codzienność o liturgii przemieniającej życie księdza Krzysztofa Porosło. Te fragmenty, oczywiście, które sobie pozaznaczałem, trzymam także, mam nadzieję, że wyostrzy kamera. Jeżeli nie, to ewentualnie w komentarzu tam później napiszcie to jeszcze raz. Jakieś tam może zdjęcie wstawię, jak się uda, w którymś z kolejnych odcinków, żebyście też widzieli. Zachęcam do kupienia sobie tej lektury. Bardzo ciekawie pewne rzeczy pokazuje i dla osób, które mają uporządkowane kwestie liturgiczne, i dla tych osób, które nie mają albo dopiero co zaczynają. <laughs> Modlitwa przed czytaniem Ewangelii. Pierwszą z modlitw, nad którą chciałbym się zatrzymać, jest ta, którą kapłan albo diakon odmawia przed proklamowaniem Ewangelii w trakcie śpiewu Alleluja, szeptem recytuje słowa: Wszechmogący Boże, oczyść serce i usta moje, abym godnie głosił Twoją świętą Ewangelię. Modlitwa ta w jednym momencie właściwie ustawia mnie jako kapłana funkcji, jaką będę sprawował, sam z siebie. Nie jestem godzien proklamować Bożego słowa, jeśli Pan nie oczyści moich warg i mojego serca, tak jak to uczynił z Izajaszem, nie będę mógł odczytać Ewangelii. To nie jest i zwykłe czytanie, to Boże Słowo, proklamacja słowa, które mam moc, pragnie wydarzyć się w życiu słuchających. To wyśpiewanie jednego Bożego Słowa, aby uwielbić Nim Ojca. To słowo ostatecznie jest osobą, która jest obecna i sama mówi, kiedy jest odczytywane słowo Boże w liturgii. A kapłan czy diakon nie jest wtedy nikim innym jak tylko tym, który użycza Chrystusowi warg i głosu, aby on mógł przez niego mówić. Bez uznania własnej grzeszności i bez łaski Bożej nie będzie przezroczysty. Ale będę sobą przysłaniał Chrystusa, będę sobie uzurpował. Rolę Pana Słowa, a nie będę Jego sługą. Ta modlitwa uświadamia mi również odpowiedzialność, jaka na mnie spoczywa, kiedy to słowo głoszę. Ilekroć wychodzę na Ambonę, żeby proklamować Ewangelię albo głosić homilię, muszę mieć świadomość, że to słowo mnie całkowicie przerasta, że ja sam swoim życiem nie potrafię go wypełnić, że pierwszą osobą, dla której głoszę to słowo, Jestem ja sam. Piękne słowo. Czyli, że kazanie ma trafić do mnie. Nie chodzi o to, że ja będę was, was ciągle pouczał. Ja mam żyć tym słowem. To słowo mnie ma też przemieniać. Dlatego to jest gdzieś tam kluczowe. Swoją drogą czytałem właśnie niedawno, że w polskim tłumaczeniu, kiedy ksiądz wychodzi, żeby przeczytać Ewangelię, mówi: Pan z wami, lud odpowiada i z duchem twoim. I później mówi się słowa Ewangelii według świętego, na przykład Mateusza. Nie wiem skąd się wziął ten błąd taki w tłumaczeniu, ponieważ zawsze w liturgii było słowa świętej Ewangelii według Mateusza. Czyli nie chodziło o świętość kogoś, kto ją napisał, ale o to, że czytamy święte słowo, której autorem jest ten albo inny człowiek. Czyli nie słowa Ewangelii według świętego Mateusza, tylko słowa świętej Ewangelii według Mateusza. Ale skoro Kościół tak to ustanowił, tak należy to czytać, ale pamiętać też w jakim duchu powinniśmy rozumieć te słowa. Przygotowanie darów. W ramach przygotowania darów, po odmówieniu modlitw błogosławieństwa nad chlebem i winem, Celebrans odmawia następującą modlitwę. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i sercem skruszonym, niech nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobały? Po czym obmywa ręce, modląc się wersetem czwartym, psalmu 51. Obmyj mnie Panie, z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Kapłan, pochylony przed ołtarzem, wyznaje Bogu, że jego serce jest pokorne i skruszone. Czy faktycznie tak jest? Kiedy wypowiadam te słowa? Czy moje serce jest pełne pokory wobec Boga? Czy moja modlitwa przypomina tę wypowiedzianą przed ewange przez ewangelicznego celnika, który nawet nie śmiał oczu wznieść do Boga? Ta modlitwa jest swoistym rachunkiem sumienia celebransa, z tego, jak wygląda jego relacja z Bogiem. Czy jest ona przeżywana w pokorze, w perspektywie bycia obdarowanym przez Boga? W poczuciu, że sam nic nie może uczynić, że wszystko w jego życiu jest łaską, jak mogę sprawować dziękczynienie, Eucharistein, jeśli w moim życiu na co dzień nie ma wdzięczności dla Boga, jeśli nie dostrzegam jego obecności i działania, jeśli nie czuję się przez niego obdarowany, jeśli nie ma we mnie wdzięczności dla innych ludzi, od których przecież tak wiele otrzymuję? Kapłan dalej prosi Boga, aby ofiara, którą składa, podobała się mu, to znaczy, aby została przez niego przyjęta. I tu muszę zadać sobie pytanie o moją ofiarność na co dzień o to, na ile moja duchowość jest przeniknięta duchem ofiary, ofiarą czasu poświęconego Bogu i drugiemu człowiekowi ascezy, postu, samotności, cierpienia, przeżywanego w jedności z ukrzyżowanym, jałmużne, Walki z grzechem, kapłanowi obmywającemu ręce liturgia oświadamia po raz kolejny jego grzeszność, słabość, niegodność, sprawowania tych świętych tajemnic. Prosi on zatem Boga o oczyszczenie, o okazanie mu miłosierdzia, o wypełnienie jego serca bojaźnią Bożą, bo tylko w postawie świętej bojaźni może się zbliżyć do Ołtarza Bożego, dotknąć ciała i krwi Pana. Przywołać moc ducha świętego, który jest potężny niczym żywioł, jak ogień z pieca, z którego pan wybawił Azariasza, i jak woda, którą kapłan obmywa dłonie. Modlitwa przed przyjęciem Komunii Świętej. Tuż przed przyjęciem Komunii Świętej kapłan pochyla się przed ołtarzem i odmawia w ciszy jedną z dwóch podanych w mszale modlitw, przygotowujących do spożycia ciała i krwi pana. Te modlitwy odczytywałem dwa odcinki temu. Chociaż. Te dwie modlitwy różnią się w swojej wymowie, to jednak ich przesłanie jest podobne. Po raz kolejny kapłan uświadamia sobie swoją grzeczność, małość wobec Boga i ogrom łaski powołania do kapłaństwa, które jest wolnym wyborem Boga, bez żadnych jego zasług. Równocześnie modlitwy uświadamiają kapłanowi, jak wielki dar będzie przyjmował, jak potężna jest moc komunii w ciele i krwi Jezusa Chrystusa. Może mnie wybawić od moich nieprawości i zła, e, uzdolnić do przestrzegania przykazań, zjednoczyć z Panem aż na wieki, strzec i leczyć moją duszę i ciało, jest również przestrogą. Jeśli przyjmuje komunię niegodnie, bez wiary, bez stanu łaski uświęcającej, obyśmy nigdy nie przystępowali do sprawowania Eucharystii bez sakramentalnej spowiedzi w stanie grzechu ciężkiego. Wtedy dar zbawienia stanie się dla nas przekleństwem potępienia. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, werset 29. I tutaj zestaw kilku praktycznych rad w kształtowaniu ars celebrandi. Kapłan to nie prezenter. Mszę świętą należy celebrować, a nie prezentować. Może się to wydawać zaskakujące, ale bardzo często, pewnie w dużej mierze nie do końca świadomie, kapłan podczas celebracji Eucharystii wchodzi w rolę prezentera, konferasjera czy dziennikarza. Co mam na myśli? Dzieje się tak wtedy, kiedy ksiądz bardziej zwraca uwagę na wiernych, którzy przyszli na mszę, niż na Boga, którego ma uwielbiać. I kiedy więcej uwagi wkłada to, aby się podobać wiernym, a nie Bogu. Często nasz sposób odprawiania wygląda właśnie jak swoista gra albo prezentacja czegoś wobec wiernych. Dzieje się tak m.in. wtedy, kiedy zaczynamy Mszę Świętą od słów przywitania i powiedzenia, po co wiernie się tu zgromadzili. Po pierwsze, nie jesteśmy gospodarzami, żeby kogoś witać, uczynił to już Pan Bóg, kiedy wykonaliśmy znak krzyża. I wypowiedzieliśmy słowa Pan z wami. Nie trzeba dodawać Witam was kochani na tej niedzielnej mszy świętej. Zgromadziliśmy się tu po to, aby w ten piękny jesienny dzień odprawić mszę. Wierni naprawdę wiedzą, po co przyszli do kościoła i nie trzeba im tego mówić po raz kolejny. Jednym zdaniem podajmy intencję i od razu idźmy dalej za rytem, który każe nam uznać naszą grzeszność wobec Boga. Inaczej, od pierwszego momentu wchodzimy w rolę konferansjera, który opowiada wiernym, co się właśnie dzieje, co się właśnie miało wydarzyć. Tym grozi wprowadzenie jakichkolwiek komentarzy do liturgii. Mam świadomość, że przepisy pozwalają to robić. Istnieją takie sytuacje, kiedy dobrze przygotowany i mądry komentarz może faktycznie pomóc. Jednak w wypadku większości z nich, Rozbijają one narrację liturgiczną. Są niczym przerwanie akcji w teatrze, po to, by za kurtyny powiedzieć kilka zdań do powiedzenia i wyjaśnienia tego, co się dzieje na scenie. Oburzałoby nas to w teatrze, a co dopiero w czasie liturgii, która nie jest teatrem, a rzeczywistym działaniem i ofiarą pana. Chciałbym, żebyście w komentarzach ale bez kłótni, proszę, bo to nie jest oczywiste, spróbowali powiedzieć. Czego wy byście chcieli, czego wymagacie, na przykład od kapłana, co dla was jest ważne w tym sposobie, jaki odprawiam mszę świętą, albo też co was irytuje, na przykład. Oczywiście po, nam, po napisaniu komentarza proszę zmówić cały różanie w intencji tych kapłanów, których gdzieś tam, o których myślicie, niezależnie od tego, czy były to słowa krytyki, czy pochwały. Proszę zmówić całe różanie z ich intencji, żeby zastanowić się, czy na pewno chcę napisać komentarz. Oczywiście, dla dobra kanału, to warto pisać komentarz, ale mi bardziej zależy na Waszym zbawieniu i na zbawieniu tych, o których często mówimy. Sakramentów nie wolno traktować instrumentalnie. Oczywiście ten w cudzysłowie prezenterski model celebracji nie ogranicza się do dialogów z wiernymi, typu witam was ten piękny, słoneczny dzień, czy żegnam was i życzę smacznego obiadu. Chodzi tu o wszelkie formy traktowania sakramentów instrumentalnie, czyli celebrowania ich w celu jakiejś wymiernej korzyści, innej niż uwielbienie ojca. Chodzi zatem o celebrowanie bierzmowania w tym celu, żeby zatrzymać młodzież w kościele. O celebrowanie mszy, która będzie atrakcyjna i fajna dla dzieci, żeby się na niej nie nudziły. To są również wszelkie celebracje, które przyjmują formę uczczenia jakiegoś ważnego wydarzenia, bo nie mamy innego pomysłu na świętowanie lub podkreślenie rangi czegoś ważnego. To celebracja pierwszej komunii w taki sposób, żeby w centrum uwagi były śliczne dzieciaczki w białych garniturkach i sukienkach, które prezentują się przed swoimi rodzicami jako wytrawni recytatorzy wierszyków czy muzyczni wirtuozi śpiewający psalm. Każdy kapłan musi zapytać sam siebie, o kim myśli, kiedy wykonuje swoje gesty, kiedy mówi słowa. Czy chce dobrze wypaść przed ludźmi albo powiedzieć im coś ważnego i mądrego? Czy ma świadomość, że modlitwa to mówienie do Boga? Stanięcie przed nim. Szczególnie widoczne jest to w słowach modlitwy Eucharystycznej, gdzie czasami kapłani tak modulują głos, żeby podkreślić słowa szczególnie ważne z perspektywy katachetycznej, albo gestami głowy lub dłoni próbują zwrócić uwagę wiernych na słowa, w których, w których się o nich mówi. To jasno pokazuje, że ten kapłan nie mówi do Boga, tylko do wiernych, którzy są w jego odczuciu widownią, którą ma on oczywiście jako kapłan pouczyć. Papierkiem lakmusowym mojej celebracji może być doświadczenie celebracji prywatnej bez udziału wiernych. Nie zachęcam do tego, bo nie jest to sytuacja chciana, ale może się czasem zdarzyć. Wtedy możesz zobaczyć, czy odprawiasz stojąc przed panem czy przed widownią wiernych, dla których się starasz. Kiedy tylko Bóg widzi, jak wykonujesz gesty Ile czasu trwa ta celebracja? Jak wypowiadasz słowa swojej modlitwy? Takim testem dla kapłana, każdego kapłana, był czas tej pierwszej fali pandemii, która była, kiedy rząd sobie wymyślił, że po pięć osób może być w kościele. Niestety niektóre parafie się do tego dostosowały i faktycznie później, kiedy rozmawiało się z kapłanami, mówili, jakoś tak dziwnie by było odprawiać mszę świętą kiedy byłem sam, i często się kapłani, z którymi rozmawiałem, dzielili nawet czymś takim, że, że dopowiadali jakoś tak. Miałem wrażenie, że się mniej staramy jako kapłani, a tak dla ludzi zawsze warto. I to był czas nawrócenia wielu kapłanów. Bardzo dobry czas nawrócenia wielu kapłanów, którzy pewne rzeczy poukładali sobie w głowie. Przygotowując homilię, nie pytajmy się. Co mamy powiedzieć dzisiaj wiernym? Ale pytajmy o to, co to słowo mówi samo przez się, co ono mówi o Bogu, co Chrystus objawia o sobie samym, wypowiadając siebie w Ewangelii. Zadaniem księdza mówiącego homilię nie jest powiedzieć coś fajnego od siebie, ale usłyszeć słowo, które się objawia i pomóc wiernym to słowo uchwycić i przenieść do własnego życia. Masz ciało, módl się ciałem. Kolejny punkt. Celebracja to nie tylko słowa, które się wypowiada, ale również cały system gestów i postaw ciała. Tutaj szybka dygresja. Nie ma takiej postawy ciała jak kucanie. Jest forma stania i klęczenia. Kucania nie ma. Bardzo proszę to zapamiętać. Zbyt często muszę to powtarzać podczas mszy świętej, dokładnie w ramach ogłoszeń, kiedy widzę, jak ludzie kucają kiedy, jest kiedy są ukazywane święte postaci, uklęknąć na dwa kolana. To po nich, nawet bardziej niż po słowach, można poznać, czy kapłan celebrujący Eucharystię naprawdę wierzy w to, co czyni i czy to rozumie. W postawach i gestach uwidacznia się fundamentalna postawa czci względem Boga. Czy wykonujesz skłon, ilekroć wypowiadasz imię Jezus albo Maryja? Albo czy robisz pokłon, wyznając prawdę o wcieleniu w kredo, wypowiadając modlitwę przy przygotowaniu darów, albo słowa konsekracji i modląc się przed Komunią Świętą? Postawa czci wyraża się również w sposobie, w jaki przyklękasz po ukazaniu świętych postaci i przed przyjęciem Komunii Świętej, na początku mszy, kiedy podchodzisz do ołtarza i tabernakulum, i na końcu, kiedy od nich odchodzisz. Czy kiedy bierzesz najświętszy sakrament z tabernakulum i odkładasz go z powrotem? Postawa ujawia się również w tym, jak siedzisz, słuchając słowa. Bardzo dużo ludzi siedzi, mając nogę na nogę, tak jakby na jakimś spotkaniu towarzyskim byli. Na to też zwracam uwagę. Jak stoisz przy ołtarzu, ale również w różnicy gestu rozłożenia rąk, kiedy zwracasz się do wiernych słowami pan z wami. I kiedy zwracasz się do Boga, zanosząc modlitwę po słowach módlmy się. Gesty czci są związane również z pocałunkami ołtarza, lekcjonarza czy ewangeliarza. To nie muśnięcie ustami czy udawanie pocałunku, ale pocałunek pełen miłości. Nie zapomnę nigdy wypowiedzi pewnej osoby świeckiej, która na rekolekcjach domowego kościoła dzieliła się niesmakiem, jaki towarzyszył jej podczas jednej z celebracji liturgii w swojej parafii. Powiedziała wtedy, że pewien kapłan w taki sposób całował ołtarz, że gdyby ołtarz był kobietą i miał ręce, to na pewno dostałby po twarzy. To mocne słowa, ale wierni widzą. Widzą w jaki sposób stajesz przed Panem. Szczególnie mocno wybrzmiewa to w momentach, w których trzymasz w swoich dłoniach najświętsze ciało i krew Pana. Zwróć uwagę, jak to czynisz. Czy z namaszczeniem bierzesz je w dłonie? Jak je odkładasz na patenę? Delikatnie niczym drogocenne szkło, które może się potłuc, czy spuszczając je z wielkiej wysokości, jakbyś rzucał książkę na biurko. I tutaj uwaga, jedna rzecz. Jedyny taki fragment w książce, którym sobie napisałem 12 punktów na 10. Gdzie zazwyczaj są, jak coś jest mocne, to jest dziesiątka, a to już dużo poza skalę wyskoczyło. Uwaga, w liturgii nic się nie wyobraża. Jednym z najpoważniejszych problemów naszej celebracji jest fakt, że wierni, a tym samym również kapłan, dużo częściej muszą sobie wyobrazić albo muszą się na coś umawiać. Tak jak w dzieciństwie, jak się nie miało jakiejś zabawki, to było tak zwane na czyli na niby sobie wyobrazić, że mam to albo tamto. Pamiętam, że w z rodzeństwem ciągle się tak bawiłem, i było słowo na niby, i każdy faktycznie sobie wyobrażał, że na niby mam na przykład miecz, albo na niby mam pistolecik, albo na niby mam jakiś samochód. Ale wracamy do książki. Model, który widzimy w przygotowaniu darów, nie dotyczy tylko chleba i wina, ale wszystkiego, co jest symboliczną rzeczywistością liturgii. Mamy zatem coś, co jest owocem ziemi. Albo lepiej powiedzieć jakąś rzeczywistością stworzoną przez Boga, która zostaje przez człowieka jego pracę, jego kulturę przetworzona, po to, aby Bóg mocą Ducha Świętego to uświęcił i uczynił pośrednikiem łaski. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ten schemat przestaje obowiązywać i staje się tylko umowny, ponieważ świeca woskowa nie jest świecą, tylko plastikową rurką z wkładem olejowym. A kadzidło nie jest żywicą zmieszaną z aromatycznymi olejami, tylko suchymi, cuchnącymi i duszącymi trawami. Później przekonujemy wiernych, że kadzidło pachnie, a wszyscy doskonale wiemy, że strasznie śmierdzi, dlatego używamy go jak najrzadziej. Mówimy, że ornaty są pięknymi szatami, a doskonale wiemy, że są najtańszymi i prawie nic niewartymi kawałkami materiału z banalnym haftem komputerowym. Potem zapewniamy parafian, że nasz kościół jest piękny. Organista jest wirtuozą organów, a ołtarz główny dziełem sztuki. Tylko nikt nie chce do tego kościoła przyjść, bo doskonale wiemy, że to steropian, a nie gotycka rzeźba, a organista nie skończył nawet podstawowej szkoły muzycznej i od połowy kolekty nerwowo szuka właściwego dźwięku, żeby nie minąć się z proboszczem. Szczytem udawania oczywiście jest wigilia paschalna. Kiedy wpierw. Musimy przeczytać komentarz, który zaprosi wiernych do tego, aby sobie wyobrazili, że jasność woskowej kolumny rozproszy ciemności, tak jak blask zmartwychwstania pokonał ciemność grzechu i śmierci. I cóż, wierni tylko będą to sobie wyobrażać, bo ani nie jest ciemno, wszakże jest dopiero godzina osiemnasta, ani Paschał nie jest woskową kolumną, a plastikową rurą, którą używamy już od 10 lat. Jaka oszczędność Zmienia się tylko naklejki z datą. Taki sposób celebracji liturgii, w której musimy sobie co chwilę coś wyobrażać, w której musimy się na coś umawiać, bo w rzeczywistości tego nie ma, musi, się w, musi w końcu doprowadzić u kapłana i uwiernych do zaniku wiary w to, co przecież celebrujemy. Bardzo trudno potem oddzielić prawdę od fałszu, rzeczywistość od wyobrażeń. Liturgia nie wprowadza już w świat tajemnic, ale w świat fałszu, który podważa fundamentalną wiarę w to, co na ołtarzu się dzieje. Jeśli tak dużo rzeczy możemy udawać, to co w końcu jest prawdziwe, co jest rzeczywistością? Mogą przecież słusznie pytać ludzie zdezorientowani. Jak możemy wtedy od nich oczekiwać głębszego zaangażowania, właściwych postaw, jeśli sami, jako kapłani, tak przygotowujemy celebrację, że wiele w niej udajemy. Oni wtedy również udają, że im zależy, udają, że śpiewają, udają, że klęczą, że są pięknie ubrani na przeniedzielną, jeśli na co dzień widzą, księży, widzą u księży, że to nie ma większego znaczenia. Że sami kapłani nie traktują liturgii poważniej, to jak w nich ma kształtować się ta właściwa postawa? Dlatego napisałem 12 na 10, ale mam nadzieję, że już. Sami gdzieś tam to przyjęliście. Kolejny fragment. Każdy z kapłanów musi nieustannie stawać przed Bogiem i pytać, jaką wartość ma dla mnie liturgia? Ile jestem w stanie wydać na jej piękno? Wszystkie pieniądze, które mamy jako kapłani, należą do Boga, bo otrzymaliśmy je od ludzi, ze względu na to, że jesteśmy kapłanami Boga, Jego sługami. Wobec tego w pierwszej kolejności mają one służyć Jemu. Być na jego chwałę i na pomoc ludziom. Każdy kapłan mógłby mieć piękny, wartościowy kielich. kielichy muszalne. W parafii powinny być tylko piękne ornaty wykonane z drogocennych tkanin. Wino muszalne nie może być gorszej jakości niż to, które stawia się na imieninowym stole. Chyba, że dla Boga nie ma nic żadnej wartości. Liturgia nie jest celebrowana dla wiernych i ze względu na wiernych. Osoba uważnie czytająca część tego rozdziału, mówiącą o kapłańskiej sztuce celebracji z łatwością wychwyciła, że liturgia nie jest celebrowana dla wiernych i ze względu na nich. Oczywiście mówiliśmy o tym już nie raz, że drugim istotnym celem liturgii jest uświęcenie człowieka, kształtująca jego osobowość wewnętrzna moc samego rytuału. Ale to jest owocem działania Boga, nie kapłana. To, to często się powtarza, że nie przychodzimy dla księdza na Mszę Świętą. Choć nieraz to może być wygodny argument, mówiąc, kiedy mamy kapłana, który wręcz no, widać, że jest znudzony na Mszy Świętej, czy, czy w sposób bardzo niedbały odprawia Mszę Świętą, wtedy wygodnie powiedzieć, nie przychodzimy dla kapłana, tylko dla pana Boga. To też oczywiście po ludzku ma znaczenie, ale żeby mieć tego świadomość, lub dokonuje się niejako mimochodem podczas uwielbienia Boga, na które nastawieni są wszyscy uczestnicy celebracji liturgicznej. Wobec tego, jakakolwiek roszczeniowa postawa na liturgii zupełnie mija się z tym, czym liturga jest w sama sobie. Owa roszczeniowość może dotyczyć oczekiwanych owoców celebracji, która powinna coś mi dać coś we mnie zmienić, coś we mnie ukształtować, być odpowiedzią na mój problem czy moją modlitwę. Może ona również dotyczyć pewnych subiektywnych wymagań względem celebracji, które nijak się mają do tego, czym liturgia jest. Może się tak dziać wtedy, kiedy byliśmy ukształtowani przez liturgię źle celebrowaną, albo kiedy w ogóle nie mamy formacji liturgicznej. Wtedy oczekiwania są zgoła inne niż u osób ukształtowanych w duchu liturgii rzymskiej. Osoby źle ukształtowane oczekują np. tego, aby liturgia była jak najkrótsza. Wybierają mszę, na której np. Na się nie śpiewa, celebrans nie mówi homilii, także po 35 minutach w niedzielę sprawa jest załatwiona. Postawa roszczeniowa ujawnia się szczególnie mocno przy okazji ślubów, kiedy narzeczeni bardzo często przyjmują rolę konsumentów, tak jak w sklepie, gdzie się płaci, a później wymaga określonego asortymentu: kazania, wystroju kościoła, muzyki tam w ogóle nie chodzi o celebrację tajemnicy miłości Chrystusa do swojego kościoła, ani nawet o uświęcenie ludzkiej miłości, ale o postanowienie o postawienie dwojga młodych ludzi przed oczami zgromadzonej widowni, która zapłacze w czasie przysięgi małżeńskiej, później będzie biła brawo a na koniec skandować gorzko, gorzko po pierwszym pocałunku. Na szczęście na parafiach, w których byłem, nigdy nie zdarzyło się to, żeby ktoś krzyczał głośno. Gorzko, przepraszam. Wyprosiłbym z kościoła. Serio, naprawdę bym prosił z kościoła. Tego typu postawa nie dotyczy tylko osób, które traktują religijność jako pewien kulturowy obowiązek do zaliczenia, ale również ludzi, którzy autentycznie Boga kochają, chcą mu służyć i są gotowi poświęcić wiele czasu na oddanie mu czci, ale ich pobożność nie jest ukształtowana w duchu liturgii. Oczekują oni dobrego, mądrego kazania czy homilii, oczywiście jest to w pełni uzasadnione oczekiwanie, i przez ten pryzmat patrzą na całą celebrację. Równie Dobrze pochomili, mogliby już wyjść, bo na nic więcej przecież nie czekają. Może to również dotyczyć muzyki liturgicznej, odbieranej według własnego gustu czy przyzwyczajenia. Ktoś może czekać na świetną muzykę organową, a ktoś inny będzie szukał celebracji, na której podnosi się ręce do góry i lekko podryguje, jeśli nie tańczy. Uch, o zgrozo! Wyśpiew to moje dopowiedzenie, niestety, o zgrozo. Często, jak czytam ten fragment, się denerwuję, że ktoś może tańczyć w kościele, czy podrygiwać, czy podnosić ręce i tak dalej. Wyśpiewując koncertowe piosenki, uwielbienia. Generalnie chodzi o oczekiwania wiernych, dla których celebracja ma im zapewnić wyczekiwaną przez nich atmosferę. Zapominają oni, że jest to celebracja najświętszej ofiary Pana. Uwielbienie ojca dokonujące się przy sprawowaniu rytu powierzonego na przez kościół. Tego typu nieporozumieniami są wszelkie celebracje, które skupiają wokół wiernych, ich stawiają w centrum i próbują się do nich dostosować. W tym miejscu oczywiście może zrodzić się pytanie, oto to, czy wierni nie mogą mieć żadnych oczekiwań względem celebracji. Oczywiście mogą, a nawet mają pełne prawo mieć takie oczekiwania. Wręcz mogą się tego domagać. Mają pełne prawo oczekiwać liturgii katolickiej, pięknie celebrowanej zgodnie z księgami liturgicznymi, celebrowanej w duchu rytu rzymskiego. Chociaż jestem bardzo daleki od tego, aby zachęcać do tak zwanego churchingu, czyli opuszczania swojej parafii, poszukiwania takiej, w której znajdę coś atrakcyjnego dla siebie, to jednak mam pełną świadomość, że może się tak zdarzyć. Że dla swojego dobra duchowego i dobra swoich dzieci lepiej będzie chodzić na liturgię do innego kościoła. Niestety, raczej jestem pesymistą w kwestii wiary w cudowną przemianę księdza, któremu osoba świecka będzie zwracała uwagę, że źle sprawował liturgię. Ale o tym już kiedyś mówiliśmy o co warto walczyć, na co warto y, zwrócić uwagę. Józef Ratzinger powiedział kiedyś bardzo ważną rzecz. Najważniejsze jest zrozumienie, że w Eucharystii to nie moje ludzkie działanie jest pierwsze, ale że tutaj moje działanie zostają zawieszone, żeby dać miejsce działaniu samego Boga. To boskie działanie jednak dokonuje się za pośrednictwem ludzkiego działania, gdyż to kapłan jako reprezentant Boga i Kościoła wypowiada modlitwę eucharystyczną, która jest zasadniczym działaniem akcją w liturgii. Kapłan wypowiada słowa tej wielkiej modlitwy w utożsamieniu z Chrystusem, mówiąc w pierwszej osobie: Ja, to jest moje ciało, to jest krew moja, aczkolwiek to słowa samego Pana. Nie wypowiada jednak tych słów ze względu na siebie samego, ale ze względu na łaskę wybrania i działania w imieniu Pana, który delegował go do tej reprezentacji. Sercem Eucharystii jest modlitwa eucharystyczna. W której przez wypowiadane słowa tej modlitwy, Chrystus ofiaruje się Ojcu, a my wraz z Nim ofiarujemy Bogu swoją wolność, to znaczy samych siebie, całe nasze życie. Życie i liturgia są nierozerwalne. Nie da się aktywnie i owocnie uczestniczyć w liturgii, jeśli nie zostanie w nią wszczepione całe moje życie, codzienne życie, i równocześnie nie da się żyć po chrześcijańsku, jeśli moje życie nie będzie ożywione i kształtowane liturgią. Jeszcze wybieram sobie jakieś dwa, trzy fragmenty, ewentualnie tak myślę, że z 4 minuty powinien ten odcinek trwać. Przeżywanie jej w dużej mierze sprowadziliśmy do głowy, a więc do tego, co możemy pomyśleć, zrozumieć, uświadomić sobie, przeanalizować czy zapamiętać. Wprowadzenie do niej języków narodowych miało oczywiście pomóc w tym, żebyśmy jak najwięcej z liturgii rozumieli, jak najwięcej mogli wysłuchać. Od dziecka uczy się nas, że dobre przeżycie liturgii to takie, kiedy pamięta się z niej jak najwięcej, kiedy dorastające dzieci otrzymują od rodziców Pewną dozę jeszcze kontrolowanej swobody i mogą samodzielnie iść nam przez świętą niedzielną bez towarzystwa rodziców. Słyszą po powrocie do domu fundamentalne pytanie: Mamy kochanie, a o czym była Ewangelia? A co ksiądz mówił na hominii? Wszystkie inne wymiary przeżywania liturgii znikają. Stało się mało ważne wobec tego, że powinniśmy jak najwięcej z niej zapamiętać. Wtedy też coraz bardziej rozbudowujemy liturgię Słowa. Dodajemy wprowadzenia, komentarze, nieznośnie długą homilię, bo to wszystko ma nam pomóc rozumieć usłyszane słowo. Nasze celebracje stają się coraz bardziej przegadane, wypełnione słowem. Zaś wymiar celebracji, rytuału zostaje odsunięty na boczny tor. Żyjemy też w ogromnym kompleksie rozproszeń, na modlitwie, do tego stopnia, że traktujemy je jako grzech. Ponieważ się z nich spowiadamy. Mówimy, że nie byliśmy skoncentrowani, że uciekły nam myśli, że nie mogliśmy się skupić, choć tego bardzo chcieliśmy. Nikt jednak nie spowiada się z tego, że nie trzymał złożonych rąk, nie klęczał elegancko na dwa kolana i że krzywo stał w kościele, podpierając ścianę, a przecież na te czynności a przecież te czynności nam, mam znaczy na te czynności mam o wiele większy wpływ. Mogę je przecież kształtować. Nie zwracamy uwagi na naszą cielesność, ograniczając się do tego, co się dzieje w naszej głowie. Nie chcę przez to oczywiście powiedzieć, że nie należy walczyć o skupienie i wracać do wycieczek myśli do zasadniczej treści modlitwy. Z tego skoncentrowania na wymiarze intelektualnym i głębokiej nieufności do innych form poznania, Rodzi się również duży sceptycyzm do wszystkich rytuałów. W języku potocznym słowa rytuał, ryt, rytualizm nabrały dziś nawet negatywnego znaczenia. Kojarzą się z czymś formalnym, bezdusznym, przerostem formy nad treścią, czymś wręcz faryzejskim. Wobec tego odrzucamy wszystkie rytualne formy, buntujemy się na myśl o nich i szukamy wyzwolenia mówiąc, że to mało ważne jaki będzie rytuał. Uznajemy, że nasze gesty i symbole w liturgii mogą być dowolnie kształtowane. Ważne, żebyśmy dobrze się czuli i mogli wyrażać Boga tak jak umiemy i tak jak chcemy. Mówimy, że Bóg się przecież nie obrazi, kiedy lekceważymy przepisy kościoła, a tych, którzy walczą o ich przestrzeganie, nazywamy formalistami lub faryzeuszami, których postawę piętnował Pan Jezus. Przecież najważniejsze to to, co czuje w sercu. To, co myślę, czego pragnę. Nie zważamy więc uwagi na to, aby gesty były dokładnie wykonane, aby symbole liturgiczne były autentyczne i prawdziwe, a nie tylko użyteczne, tańsze, wygodniejsze do przygotowania. Nie dbamy o piękno sztuki, architektury czy muzyki, a liczy się moje wnętrze, przeżycie, czymkolwiek by ono w sumie było. A takich, słuchajcie, dyskusji mam naprawdę dużo. Naprawdę dużo. I to często też u ludzi pobożnych, którzy w moim odczuciu czepiają się, bo mówią, że oni się źle czują na przykład, że to zupełnie nie tędy droga. Cytując tu świętego Pawła, sumienie wprawdzie nie wyrzuca mi niczego. Gesty tej postawy niosą wraz z sobą, z łatwością wychwytywany sens. One wypływają z wiary i rodzą wiarę karmią ją. Nie sposób wierzyć w realną obecność Pana w najświętszej Eucharystii, jeśli nigdy nie klękniesz przed nim na dwa kolano na dwa kolana, i w tym uniżeniu nie oddasz mu głębokiego pokłonu. Człowiek nie jest w stanie niczego przeżywać tylko wewnętrznie, bez żadnej ekspresji cielesnej czy zmysłowej. Czysty spirytualizm w odniesieniu do człowieka nie istnieje. Nie ma się co łudzić. Ilekroć próbujemy pokazać Panu Bogu tylko naszego czystego ducha, tyle razy pokazujemy Mu raczej zjawę. Tak pisał kiedyś Józef Ratzinger. Rozesłanie: Kiedy Msza Święta dobiegnie końca, a ksiądz po błogosławie wiernych i roześle ich słowami: Idźcie w pokoju Chrystusa, albo oto ofiara spełniona nie wybiegaj od razu z kościoła, jakby się paliło. Poczekaj aż kapłan wejdzie do zakrystii. Zaśpiewaj do końca pieśń towarzyszącą procesji wyjścia, a potem uklęknij jeszcze na chwilę. Pomódl się, dziękując Panu za to, że nakarmił cię swoim ciałem. Proś go, aby dał ci łaskę do życia według tego, co celebrowałeś. Msza się nie kończy, ona trwa nadal. Ewentualnie możemy powiedzieć, że kończy się celebracja liturgii, a zaczyna się liturgia życia. Poproś zatem Pana o to, aby przeniknął do twojej codzienności. Uzdolnił cię do tego, abyś go uwielbiał całym swoim życiem, aby wszystko co robisz, zostało przekute w duchową ofiarę miłą Panu Bogu. Dopiero wtedy możesz wyjść z kościoła, posłane do celebracji liturgii życia i miłości względem Boga spotkanego w drugim człowieku. W Eucharystii wpatrywałeś się w sakramentalną obecność Jezusa, aby teraz umieć rozpoznać go w twarzach sióstr i braci, których spotkasz na swojej drodze w ciągu na przykład tego dnia czy tego tygodnia. Jeszcze raz podkreślam y, tytuł Święta codzienność, ksiądz Krzysztof porosło o liturgii przemieniającej życie, wydawnictwo wam. Zachęcam do przeczytania sobie tej lektury. Naprawdę warto. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.